Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko dzisiaj. Niezłe powitanko dzisiaj. Małe sprostowanko, chociaż niekoniecznie, bo dużo z was się odezwało pod ostatnim filmem nasza reakcja na Super Thing Special, że to nie jest 13 seria. Tak naprawdę nie wiadomo, bo ten Super Thing Special wyjdzie specjalnie przed, czyli ta seria wyjdzie specjalnie przed tym serialem telewizyjnym, o którym mówiliśmy. Ale nie wiadomo, czy to 13, bo taka prawdziwa seria Super Things to będzie nazywała się jak? Super Things Exotic Evolution. Super Things Evolution. Pokażemy, co tam udało nam się znaleźć. Zobaczymy naszą reakcję. Jeszcze wszystkiego nie widzieliśmy. Zapowiada się fajnie, chociaż Oluś twierdzi, że słaby będzie ultra rzadki. Moim zdaniem fajny, bo będzie co robił? Świecił? W ciemności. Świecił w ciemności. Na razie nie mówimy co... No ale to dobra, nie mówimy jak ta figurka wygląda, Evolution, czyli ewolucja, ale moim zdaniem jest to powiązane z kosmosem, a może to jest z ewolucją, jak przechodziło wszystko od małych bakterii, potem były zwierzątka, potem powstali ludzie i tak dalej, i potem do kosmosu. Dobra, mniej gadania. Pamiętajcie. Zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a jak nie zostawicie łapki, to przyjdzie w nocy Erin i was zje. Dobra. I napiszcie w komentarzach, czy oglądacie Lego Ninjago. Dobra, mniej gadania o innych rzeczach. Zaczynamy. Więc prezentuje się seria tak Super Things Evolution. I tutaj już widzimy, to jest ten ultra za rzadki. I on się chyba Galacticos nazywa. Świeci w ciemności. Ale dobra, jedziemy. Co tam jest? A to są jinxy, które były ulepszone? Nie wiem. No dobra. Mamy marchewę, która jest ulepszona, bo ma jakby odrzutowce. Była zwykła taka marchewka bez tych odrzutowców. Ale wyglądała inaczej, nie miała też tych okularów. Czyli te, nie wiem, zwykłe figurki przenoszą się w kosmos? Być może. Jedźmy dalej, tu nic dalej nie ma. Są nowe pojazdy, które są takie kosmiczne. I jest ich oczywiście 6 standardowo, jest jeden złoty, ale złoty jest czaderski, widzicie go? I naprawdę super rozko się zapowiadają Kazum Kidy. Tutaj jest jakiś podwójny link. Tak, bateria chyba. Kazum Kidy, które też chyba świecą w ciemności. Jak zobacz, przyjrzy się tu, on tu ma te zielone rzeczy i one też mogą świecić w ciemności. No i zobacz, tu są takie ala, wszystkie, nie wszystkie latają, to jest latający, to jest jeżdżący. Ten wygląda jak... To jest jeżdżący po tym, po tej takiej aureoli tego, Saturna. Okej, okay. Tu mamy, zobaczcie jak te super, Kazum Kidy super wyglądają. Ten czaderski, ten mi się podoba też, taka piącha, młot. I ten jest fajny dinozaur. Z mieczem i zobacz on, myślałem, że to w ogóle zmiana głowy, a to jest mały Zinx, a to jest Tortilla chyba. No, Tortilla. Tortilla, a ciekawe co to jest. To jest Taco bardziej. Taco, masz rację. No to jest Saturn, tak? To jest Saturn, no tak. Ten jest fajny, jest bardzo, no, mi się chyba najbardziej podoba ten Rekin. Rekina tutaj jako fajny, mały. I tych Zinxów na pewno nie było. Tutaj zobacz, tego Zinxa też nie było. Igła i nici, więc... Kazum Kidy za... O, ten ciekawe, czy mu będzie się to kręciło na głowie, ten wiatraczek. Myślisz, że będzie mu się kręciło? Nie. Nie wiesz. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu mamy różne zimciory. O, ten zobacz, fajny. Słuchawki. Ale czadzior. Wyciągane słuchawki. A tu masz tą baterię jakby podwójną. Czyli masz... Są też znowu podwójne. Raz, dwa, trzy podwójne już widzę. Gdzie? Tu. Nie wiem, co to jest. Szalik? Czy... Nie wiem, co to jest. Na pewno nie szalik. Nie wiem, co to jest. Słuchawki, ale są trzy. Wyglądają całkiem. Niektóre są podobne do wcześniejszych, ale są zupełnie inne w większości. Więc nie masz racji, że się powtórzy. Może tak. No może patrz, nie może. A może to są te, które świecą w ciemności. Może nie tylko świeci ultra rzadkie. Metaliczne. Zobaczymy. No bo w sumie na serce jest napisane to. Nie do ultra rzadkiego, tylko dla całej serii. No właśnie, może tak być, że tak jak w tej serii ostatniej. Było tak, że zmieniały kolor nie tylko ultra rzadki od ciepłej wody, tylko również zwykłe zinksy. Zwykłe zinksy, tak jest. Dobra, jadę dalej, zobaczymy. O, będą zaraz srebrne. Mamy srebrniaki i dwa złote. Złoty to jest walec i helikopter. To dziwne, ale nie jest powiązane. Co? Ja chcę mieć biurko. O ja, biurko, faktycznie, ale czaderskie biurko.
tutaj jest perkusja, tutaj jest skuterek, no jak to, organki. I... a to co to jest? Krzesełko gamingowe. Juhu! Nie, krzesełko to pewnie biurka zwykłe. Biurko. Nie, to biurko. To będą wrogowie na studiach. Dobra. Patrzymy dalej. Tu już koniec. Tu na tym nic nie ma więcej. Zobaczmy. Teraz tak. Przyjrzyjmy się Kazum Kidom tak na szybko. Bo nic więcej... Nebluksaja. A, jak się nazywałem? Poczekaj. Pierwszy. Hit Hammer. Hit Hammer. Czyli młot, dobrze mówiłem. Drugi Nebaluksa. Wush. Robok chomp. Szak szok. No. Dino Max. Ciekawe, czy to są prawdziwe nazwy, czy to brzmi. A i zobaczcie ten pojazd. One mają też fajne, znaczy ten. Zapomniałem. Poduszkowiec. Ten ma wystawiany i ten będzie właśnie też złotym pojazdem. Ten, co był przed chwilą. Ten będzie złotym. To widzieliśmy. Ten jest fajny. Ten też mi się podoba. W ogóle bardzo fajne, chyba jedne z fajniejszych pojazdów ostatnio. No, no i bardzo, chyba najlepsza seria Kazum Kidów. Nie uważasz, opatrz, jest ten złoty. O, jest złoty. Złoty no, zarąbiście wygląda. No. Dobra, to mamy. Zobaczmy jeszcze, czy coś mamy na trzecim filmie. A, i właśnie, odnośnie jeszcze tego. Czy to jest 13 seria, czy 13 można powiedzieć, że jest specjalna? Bo nie wiadomo, która pierwsza wyjdzie. Ta jest trzecia. Ale ta najprawdopodobniej, ale ta według niektórych informacji wyjdzie dopiero po tej serii specjalnej. Że teraz w lutym, marcu nie wyjdą Super Finksy. Tylko Piratex. Przed wakacjami wyjdzie seria specjalna. Seria specjal, tak? Super Film Specjal, w związku z tym, że wejdzie serial w telewizji, a to wejdzie pewnie przed nowym rokiem szkolnym. Czyli suma summarum będzie to jako 14 niby. Albo jako 13. Chyba, że jest podobnie, że jeszcze jedna wersja, że to w Hiszpanii wejdzie dopiero później, ale w Anglii wejdzie wcześniej na przykład. A w Anglii przysyła bez tak? Nie. Bez to jest przysyła z Polski. On zamawia w Hiszpanii. Dobra, tu mamy pokazane te wszystkie. O, patrz, i zobaczmy, duży Galacticol. Się nazywa ultra rzadki. To jest Coca-Cola, widzicie? Coca-Cola, mów mi Coca-Cola. Więc na razie tyle z informacji, bo nic więcej nie ma. Ale tak jak mówię, Kazum Kidy chyba będą najlepsze ze wszystkich do tej. Ktoś tak mówi, nie mówi się, no bo na to się krowy gną. Jest? Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle, Olusiu, patam. I zje was Arim. Ari. Jeszcze raz zostawcie łapeczki w górę. Pozdrawiamy was gorąco. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze i najszczęśliwsze w nowym roku, bo pierwszy raz się widzimy w nowym roku. Wiesz, Olusiu? Wiem. A, i nie wiemy, kiedy otworzymy kalendarz adwentowy, bo nie wiem, czy nas nie oszukali i nam go nie wysłali. Bo nie z Chin to Chińczycy, a Chińczycy, znaczy, nie wiem, czy to nie była jakaś oszukana strona. Jestem w trakcie reklamacji. Mam nadzieję, że jednak dostaniemy to, a jak nie, to zwrócą nam kasę, prawda? No dobra. Olusiu, coś ostatni tekcik do widzów? Tak. Arin was zje. Arin was zje. A mnie nic nie zje. Dobra, na razie trzymajcie się, Ramy, to hej, do następnego, pa!